Cześć, z tej strony Grzesiek, a to kolejny odcinek z serii unboxingu zawartości produktów z karcianki Dragon Ball Super Card Game. Dzisiaj mamy Draft Box numer 2, który prezentuje się następująco. Mamy w nim 12 boosterków z Union Force, 12 boosterków Crosswords, 4 karty limitowane, instrukcja i jedna karta Tournament. Także tak to się prezentuje pudełko. Tutaj jeszcze można na odwrocie karty liderów, które możemy wylosować. No to przechodzimy do unboxingu. Kartonik. Solidny, tak samo jak w Draft Boxie numer 1. Bardzo ładnie się prezentuje. Myślę, że spoko, żeby trzymać w nim karty. O, teraz karta lidera w wersji specjalnej, która nam się tutaj wylosowała. 4 wersjach. Wersję z nadrukiem takim, o takiej fakturze, można powiedzieć 3D. Bardzo fajne dotyku, bardzo fajne wykonanie. Tą kartę zostawiamy na koniec. Instrukcja, jak grać w Draft Boxy. Z zasadami. I opakowanie, wypełnienie. I boosterki. O, tutaj jeszcze był taki Union Force i Crosswords. Dobra, przechodzimy do boosterków. Pierwszy boosterek z Vegito na opakowaniu. Otwieramy, sprawdzamy, co tutaj mamy. I karta wersji specjalnej. Kolejny boosterek. Kolejna karta wersji specjalnej. Ostatni boosterek z Vegito. Kolejny Babidi jako lider w mojej kolekcji. Chyba z piątki. I rzadka karta z Goku Black Rose. Ta karta jest bardzo fajna, aczkolwiek już kolejna do mojego zostało bodajże czwarta. Myślę, że już będę mógł spokojnie z nim ułożyć jakąś talię. O. I karta lidera na dzień dobry z Goku Black. I zawartość. I karta w wersji specjalnej. Bardzo ładna. I jedziemy dalej. Już tutaj, o. Widzę, że pomieszałem. Ok. Kolejny Babidi. Czuję, że te karty liderów z Babidim pójdą w ruch. Rozdam je komuś.
Nie wiem, co jeszcze z nimi zrobię. Coś dla nich wymyślę. Jeżeli ktoś nie ma takiej karty, aby chciał, to myślę, że mogę za darmo oddać. Wystarczy, odezwijcie się do mnie w komentarzu albo prywatnie i jakoś się dogadamy. I ostatnia karta, o. Bardzo fajna. Karta w wersji specjalnej, rzadka. I za matcu ostatni boosterek. I karty, o. To jest też któryś lider z kolei, któregoś posiadam, także z tego również mógłbym przekazać komuś dalej. I karty, które znajdziemy w środku. O. Karta w wersji specjalnej. I drobny porządek i jedziemy dalej. Boosterek z celem. I już wita nas karta lidera na wstępie. Cooler. Karty, które możemy znaleźć w środku. Coraz więcej tych kart u mnie się robi. O, bardzo fajna, rzadka karta. Bardzo dobra karta. Już trzy rzadkie. I jedziemy dalej. Kolejne tutaj do kolekcji. Także mówię, że Pabidi i tą kartę, te dwie karty liderów, myślę, że mogę puścić w obieg. Jeżeli ktoś takiej karty nie posiada, a chciałby, odezwijcie się. I kolejne karty, które mamy tutaj, kolejna zawartość i Vegito, karta lidera, można z nią bardzo fajną talię ułożyć w wersji specjalnej, to może zostawimy sobie tutaj, nie, tu były zwykłe. I kolejny boosterek, ostatni z celem. Trunks, karta lidera na wstępie i jedziemy z kolejnymi kartami. I kolejna rzadka karta. Jedziemy, boosterki z Trunksem. Lider na wstępie. Szkoda, że w wersji zwykłej. Karta wersji specjalnej. I jedziemy dalej. Karta lidera, taką też już posiadam. Cooler. Z tą grafiką chyba jest coś nie tak, nie wiem czy to widać na kamerze, ale tutaj jest jakaś taka... krecha, załamanie. Myślę, że jakiś błąd w nadruku. No, nie wygląda to za ładnie. Aczkolwiek, no. Trudno. I ostatni booster z Union Force. I zawartość. Karta lidera. Te karty, które się, będą mi się w dużym nadmiarze powtarzać, myślę, że wrócą do obiegu. O, i Trunks w wersji specjalnej. Dobrze. I robimy porządek i jedziemy z
boosterkami z Crosswords. Pierwszy booster z Crosswords. Na wstępie raz Little Mira. I jedziemy po kolei. Specjalny. Kolejny boosterek. Wita nas czarny lider Super Saiyanin Trunks. Niestety w wersji zwykłej. I zawartość. O, dwie karty wersji specjalnej na koniec. Uncommon in rare. O, fajne karty. I ostatni boosterek. Witam nas następny lider. Już tutaj widzę. Droid 13. I jedziemy dalej. I karta wersji specjalnej. Lider Son Goku. Dwie karty w wersji specjalnej. Common Rare. Bardzo fajnie się prezentują. W tym draft boxie numer 2 dużo takich kart dla kolekcjonerów się znajdzie. Aczkolwiek porównując do innych, no to najlepiej tutaj jako osoby oglądające sami decydujecie, które draft boxy miały najlepszego luta. I o, karta w wersji specjalnej środka. Bardzo fajnie. Jedziemy z ostatni boosterek z Songo. Tutaj. Zrobimy porządek i jedziemy dalej. Jedziemy z kolejnymi boosterkami. O, i rzadka karta z Bardockiem. Karta lidera. Karta wersji specjalnej. Poczekamy na ostrość. Kolejny booster. Wita nas lider. Kolejny Son Goku.
O, dwie karty liderów. Mira i Dr. Miu. W wersjach specjalnych. Bardzo fajnie. Idziemy dalej. Z boosterami. Karta lidera. Son Goku. Ciekawe. To jest karta Battle, tylko karta Extra. Ciekawe. Takiej jeszcze nie mam. Wszystkie jakie mam w wersji specjalnej to póki co to karty Battle. Bardzo ciekawe. I jedziemy dalej. Przedostatni booster. Dwie karty w wersji specjalnej. Kolejna karta ekstra. Tylko common. Tutaj lider w wersji specjalnej. I ostatni boosterek. O! Bardzo fajna karta. No, tu się trafiła na koniec. Ostatni booster szczęśliwy. Bardzo fajna z tym właśnie nadrukiem w wersji trójwymiarowej. No, to jest strzał w dziesiątkę. Ostatnia karta i naprawdę duże szczęście. Aczkolwiek... No ciekawe, ciekawe, bardzo, bardzo fajne, szczęśliwa karta. Zaraz zobaczyć ile ona jest warta na rynku. No ale przejdziemy do podsumowania. Podsumowując, ostatnia karta. Zobaczymy co tutaj uda nam się ciekawego wylosować. Trzymajcie kciuki, uwaga. Kaioken Son Goku. Rzadka karta z bardzo fajnym nadrukiem 3D. Super. Fajna karta. Też mieliśmy szczęście. Tutaj ta karta na dziś dzień, sprawdziłem to szybko w markecie, 10 dolarów. Także dobre znalezisko. Także tutaj możecie zobaczyć co znaleźliśmy, jakie karty tutaj. Macie rzadsze, tutaj rzadsze, jakie mniej rzadsze, karty tutaj liderów w wersji specjalnej, ta karta, która się nam udało wylosować, także do Was należy ocena, czy się opłacało zakupić draft boxa oznaczonego cyferką numer 2. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do komentowania, zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście zainteresowani tej częścią z tych liderów, jeżeli ich nie posiadacie, to tutaj w trakcie odcinku mówiłem, których liderów mógłbym się pozbyć, mógłbym się nimi podzielić. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to piszcie w komentarzu albo na privie. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć!